Hejka, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 17 grudnia i rozpoczynamy 17 vlogmas. Ja zaraz wychodzę do szkoły, jeszcze tylko wam pokażę, w co jestem ubrana i standardowo zobaczymy się, jak już wrócę do domu. Postaram się coś ponagrywać może w szkole, bo dzisiaj jest ostatni dzień w tym roku, w 2021, kiedy idziemy normalnie do szkoły, bo 20 są zdalne, po których wracamy dopiero 9 stycznia, także. Jeśli chodzi o to, w co jestem ubrana, to mam na sobie taką bluzę z napisem Miami Beach. Ją kupiłam w jakimś takim sklepie z pamiątkami właśnie w Miami. Do tego te same spodnie z Pull&Bear'a, które miałam wczoraj, i pasek ze Stradivariusa. I jeszcze jakby pójdę sobie spiąć włosy, żeby było mi wygodniej. Siema, chcecie zobaczyć, jak wygląda nasz ostatni tydzień w szkole? Tak o. Tak o. No, proszę bardzo. Tak zwane wy***ane jajca. Czyli pozdrów widzów. Kurwa. No co się nie odzywasz? Daj to. Daj to. Nie. Pozdrawiam widzów. To jest Wójcik. To jest Tymon. Druga strona. To jest Wika. Junia. Wika. Ona tego nie wstawi, jak ty nagrywasz. To nagrywaj to pojedynek. Wika, Wika. O, ja mogę w tym brać udział. Nuda jak ja p***le. Zobaczcie, co dostałam dzisiaj w szkole. Zaproszenie na studniówkę. Dokładnie tak. 14 stycznia odbędzie się nasza studniówka, jeżeli się odbędzie, jeżeli restrykcje na to pozwolą. Ale póki co ma się odbyć i dostaliśmy dzisiaj zaproszenia. Ja, tak jak mówiłam, zaprosiłam osobę towarzyszącą i jest to mój kolega z lat gimnazjum, z którym miałam bardzo dobry kontakt. Proszę bardzo, jest napisane strasznie takim... jakby to powiedzieć, oficjalnym językiem, takim starym językiem, ale kto jest chętny, może sobie przeczytać. Tutaj podaję jeszcze właśnie datę. Będzie się ona na stadionie we Wrocławiu. Fajnie i serio, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie zgodnie z planem. Po nowym roku będę sobie szukać jakiejś sukienki w ogóle, także mam jeszcze trochę czasu. Wiem, że niektórzy się szykują na te studniówki pół roku wcześniej albo coś w tym stylu, ale ja jakoś nie mam pośpiechu z tym. Na przykład jeśli chodzi o makijaż, to zdecydowanie bardziej wolę się pomalować sama, bo wiem, że po prostu w tym makijażu, jak się pomaluję sama, będę się najlepiej czuła. Sukienkę też sobie poradzę ze znalezieniem paznokcia. Myślę, że nie będę robiła jakiś super, nie wiadomo jaki, bo to jest tylko jedna tak naprawdę impreza. No i to tyle tak naprawdę. Także wydaje mi się, że tutaj jakiegoś większego szykowania się nie będzie. Włosy też sobie sama zakręcę, także no i ogólnie potrafię się sobą zająć i wiem, że wtedy będę się czuła najlepiej, jak po prostu sama siebie ogarnę. Hejka, moi drodzy. Wróciłam już jakiś dłuższy czas temu do domu, z racji, że jest 18. I ja byłam dzisiaj w szkole do godziny 13:30. Po szkole od razu wróciłam do domu i byłam strasznie zmęczona, więc poszłam sobie spać i spałam do godziny 17:30. Zabrałam się za montowanie vlogmasa i właśnie go przesyłam na kanał. W sumie jest już no zaraz 19 nawet, także nawet dłużej, więcej, no. I co? I teraz oglądam sobie MrBeast'a i powiem wam, że ostatnio tak polubiłam go oglądać, serio, jego filmiki są takie sympatyczne i on się wydaje też bardzo sympatyczny. Także oglądam sobie, też przeglądam sobie ogólnie YouTube'a. Na dzisiaj nie mam jakichś większych planów, na pewno chcę zrobić coś jeszcze fajnego dla tego vlogmasa, zaraz pójdziemy sobie otworzyć kalendarze adwentowe. Rodzice mi za niedługo przywiozą też jedzenie z Chinkali, Chinkali. Jest to taka właśnie gruzińska knajpa. Uwielbiam! Serio! Jeżeli będziecie kiedyś we Wrocławiu, chociaż wydaje mi się, że to nie jest tylko we Wrocławiu, to idźcie sobie do Chinkalni, Chinkalni. Nie wiem jak to się czyta dokładnie, wydaje mi się, że Chinkalnia. I zjedzcie sobie właśnie Chinkali z mięsem, bo jest przepyszne. Są też wegetariańskie, jakby ktoś chciał, także można sobie zjeść. Oprócz tego mają w sumie wszystko, co tam jest, jest mega, mega dobre. A Chinkali to są ogólnie takie pierożki w środku z rosołem i z mięsem, przez co gryziesz pieroga, wypijasz cały rosół i później zjadasz resztę i jest zarumiste, także polecam. No ja kontynuuję sobie chillowanie i oglądanie. A i w ogóle dzisiaj swoją premierę ma nowy Spider-Man, ale nie idę na niego dzisiaj do kina niestety, bo jak zamawiałam z moją mamą bilety, zaraz się dowiecie, kiedy będę miała bilety, za chwilkę się wszystko wyjaśni. I jak zamawiałam z moją mamą bilety,
to nie było już żadnych miejsc, mimo to, że zamawiałam to chyba 1 grudnia albo 2, coś takiego, i nie było już żadnych miejsc, więc musieliśmy umówić się na sobotę i kupiłam właśnie 2 bilety dla mnie i dla Karina, raczej moja mama mi kupiła. I co? I idziemy jutro, już się tak nie mogę doczekać, serio, ja się tak jaram. Najgorsze jest to, że moi znajomi poszli dzisiaj i jak mi zaspoilerują, to przysięgam, nie odzywam się do nich już nigdy więcej. I zaraz wam też pokażę bardzo fajną rzecz, którą dostałam dzisiaj w szkole, bo będzie też filmik związany z tym za niedługo na moim kanale, także czekajcie. Okej, moi drodzy, zabieramy się za otwieranie kalendarzy adwentowych. Okej, moi drodzy, zaczniemy od kalendarza od mojej mamy, bo ja doskonale wiem, co tutaj jest, z racji, że mojej mamy zostało kilka okienek później, pod koniec, i nie wiedziała, co tam dać, więc ja jej zaproponowałam, żeby w 17 dała bilety na Spidermana, z racji, że właśnie była premiera i nie było właśnie, jak już kupowałyśmy bilety, to nie było już dostępnych na 17, czyli na dzisiaj, dlatego kupiłyśmy na 18. 2 bilety do Multikina na Spidermana. Jezus, ale się cieszę, nie mogę się już tak doczekać, jak ja sobie o tym myślę. W ogóle słyszałam, bo już kilka moich znajomych było i straszne spoilery dostałam. Słyszałam, że pojawiają się 3 Spidermanów. Co prawda chyba nie są to oryginalni aktorzy, czyli Toby i Andrew, tylko że są jakby w ciele Toma, czyli jakby to jest Tom, ale w ich ciele, no coś takiego, nie wiem, zobaczymy jutro, ja nic nie wiem, póki co to są tylko to, co słyszałam. Jak sam słyszałam, że film jest mega mocny i na 100% będę ryczeć, bo ja ostatnio mam jakiś ciężki okres i ryczę z każdego powodu, więc na pewno, że jutro popłaczę. Mamy rząd L, miejsce 9 i miejsce 8. Teraz czas na kalendarz z Kindera i mam straszną ochotę na jakąś czekoladkę, także let's go. Chyba będzie zwykły Kinder. Tak, dokładnie, idealnie. W ogóle na tym vlogmasie się mało wydarzyło, z racji, że ja w sumie dzisiaj totalnie nic nie robiłam, a jutro będzie mega aktywny dzień, więc stwierdziłam, że jutro wcześniej wstanę. Ostatni rząd. Został tydzień do świąt. I dzisiaj mamy Butter Gloss w takim rozkwiniowo-różowym kolorze. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Nie będę robić swatcha, bo tak jak zawsze, nie wiem, czy komuś po prostu tego nie oddam, bo już mam tych błyszczyków tyle i pomadek, że bez sensu, żebym sobie to wszystko zostawiała i nie dzieliła się z moimi znajomymi albo rodziną. Teraz czas na Sephora i 7. W ogóle ten kalendarz jakoś tak ładnie, strasznie pachnie. Ale właśnie nie kosmetykami, tylko ogólnie, po prostu ładnie pach. 17 i uwaga, dzisiaj mamy. Ja jednak najbardziej kalendarze lubię z kosmetykami kolorowymi oraz ewentualnie taką pielęgnację, ale nie taką, jak tutaj jest do twarzy, tylko bardziej do ciała. No i zdecydowanie z jedzeniem, to są moje ulubione. Kalendarz od Pameli Rave. Uwaga, uwaga. O Jezus! I mamy organiczne kawałki kakao. Tak to wygląda, proszę bardzo. No to są te jakby produkty od Pameli, które ona używa do swoich przepisów i pewnie dała właśnie je do tego kalendarza, żeby ludzie mogli odtwarzać te przepisy z jej aplikacji, tak mi się wydaje. The Body Shop. The Body Shop dzisiaj oferuje nam coś do ust chyba, chociaż nie, nie wiem. Jakąś maskę znowu mamy. Spoko. Jak już wam mówiłam, nie korzystam za bardzo z takich rzeczy, bo ja się boję, że takie rzeczy mnie po prostu powysypują, więc albo to komuś oddaję, albo leży potem w szafkach. 17 okienko w Mixi i dzisiaj mamy banan i czekolada. Idealne połączenie. Połączenie banana i czekolady to jest super dobre połączenie. To tyle. Ktoś na dworze trzepie dywan akurat jak nagrywam, ale mniejsza z tym, z racji, że moi drodzy, przychodzę dla was z fajnym pomysłem na prezent, który wysłała mi pewna firma, a mianowicie Buzz Up, i są to karty do gry dla takich, na takie imprezy bardziej 18+, jak ktoś chce się spotkać i nie dość, że się napić czegoś, to jeszcze sobie pograć. Wyzwania są naprawdę mocne, także myślę, że rozkręci niejedną imprezę. Kart jest mega, mega dużo. Ja tutaj wyciągnęłam no większość, tutaj mamy jeszcze trochę. I co, pokażę wam przykładowe wyzwania, pytania. Proszę bardzo. Piją osoby, które wyglądają na trzeźwe.
To jest na przykład jedna karta. Zdejmij dwie części ubrania. Reszta grupy wymyśla ci wyzwanie. Ogólnie te karty mają super grafikę też, także bardzo fajnie. Pijesz ze sobą, z którą znasz się najdłużej. Piją wszyscy, którzy się dzisiaj spóźnili. Wybierz osobę, która ma zrobić ci drinka i wypij go. Piją wszyscy gracze. I znowu, bo ta talia nie jest jeszcze przetasowana. Wypij szota bez używania rąk. Wybierz jednego gracza i pocałuj go w trzy miejsca. Od teraz osoba po lewej decyduje, czy możesz pić, czy nie. To jest mocna karta. Rzuć monetą, orzeł, ty pijesz, reszka wszyscy oprócz ciebie piją. To zawsze powie, coś głupiego pije. No jak widzicie, te karty są naprawdę bardzo fajne. Kto jest częściej kierowcą, pije. Także wydaje mi się, że właśnie idealnie się nadają na imprezę albo też na prezent świąteczny, bo myślę, że można coś takiego sprezentować właśnie z okazji świąt. Także proszę bardzo, tutaj nazwa firmy i polecam bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za zajęcie tego odcinka. Jutro będzie mega fajny vlogmas, także wyczekujcie, będzie się dużo działo. I co? Widzimy się już jutro. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć!